Pierwsza wizyta w gabinecie ortodontycznym jest to wizyta konsultacyjna. W trakcie tej wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad zdrowotny, wywiad stomatologiczny, pyta o ewentualne uprzednie leczenie ortodontyczne u pacjenta. Następnie przeprowadzamy badanie wewnątrz i zewnątrz ustne. Oceniamy harmonię rysów twarzy, równość trzech odcinków twarzy, symetrię twarzy. Przechodząc do badania wewnątrz ustnego, oceniamy położenie zębów, stan jamy ustnej, obecność ubytków próchnicowych, czy chociażby pracę stawów skroniowo-żuchwowych. Następnie kierujemy pacjenta na badania dodatkowe, to znaczy dwa badania rentgenowskie, pantomogram, zdjęcie poglądowe oraz zdjęcie cefalometryczne boczne, na którym oceniamy położenie szczęki, żuchwy względem podstawy czaszki, wychylenie siekaczy górnych, dolnych, czy chociażby położenie tkanek miękkich pacjenta. Następnie wykonujemy zdjęcia fotograficzne zewnątrz oraz wewnątrz ustne oraz najczęściej wyciski do modeli diagnostycznych. Wszystkie te czynności pozwalają nam zaplanować leczenie u pacjenta i plan leczenia omawiany jest już szczegółowo na kolejnej wizycie.